Chwała naszemu Bogu. Wiecie, tydzień temu mówiłem o 12 prawach wiary, bohaterów wiary, tak? Powiedziałem, że wiara opisana w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków cechuje się 12 prawami. Prawami, które cechują tą wiarę, które określają tą wiarę. I modliliśmy się tydzień temu, aby mieć właśnie taką wiarę. Wiarę, która charakteryzuje się takimi cechami i takimi prawami jak prawo stworzenia, a więc wierzymy, że Bóg stworzył świat, że stworzył go w 7 dni. Prawem pierwszeństwa, a więc Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Prawem chodzenia z Bogiem, a więc nie przychodzenia do Boga, nie przychodzenia do Boga od czasu do czasu, ale stałego chodzenia z Bogiem, stałej relacji z Bogiem. Taka wiara opiera się na łasce i dobroci Bożej, a więc wierzymy, że Bóg jest dobry. Wierzymy, że jest dobrym Bogiem i jest łaskawym Bogiem. Ta wiara opiera się na posłuszeństwu Słowu Bożemu, temu mówionemu, temu, co Bóg bezpośrednio do nas mówi, również Słowu zapisanemu. Kolejna cecha to kwestia obietnic, tak? A więc wierzymy, że Bóg daje obietnice i te obietnice oparte są o słowo rema, czyli słowo, które bezpośrednio przychodzi do naszego serca. Wiara jest wypróbowana. A więc mówiliśmy kiedyś o 4 próbach wiary, o 4 próbach, jakie każdy ekstremalnik, jako każdy z nas będzie przechodził. Ta wiara jest wypróbowana. Prawo błogosławieństwa, a więc wypowiadania słów życia, słów błogosławieństwa, a nie przekleństwa. Prawo posłuszeństwa Bogu, a nie ludziom. Bożej władzy, a nie ludzkiej. Przede wszystkim jesteśmy Bogu posłuszni. Prawem czystości od rzeczy tego świata. To świadectwo, które dzisiaj Ania mówiła. Czystości od rzeczy pospolitych. Możemy się karmić rzeczami tego świata, ale wtedy nie ma się co dziwić, że nie ma w nas mocy. Jeśli ktoś się karmi rzeczami tego świata, to nie ma... Ta wiara nie ma mocy, dlatego że prawo czystości mówi: zachowaj się czystym od rzeczy pospolitych. Kolejna cecha to prawo krwi i oczyszczenia, a więc życie oparte na mocy przelanej krwi, przelanej przez Jezusa Chrystusa oraz prawo wybrania i powołania. Wierzymy, że każdy z nas został wybrany i powołany. Powołany do specjalnych dzieł Bożych. 12 cech wiary. Przypomniałem je dlatego, że chciałbym dzisiaj kontynuować. Chciałbym mówić dalej na temat wiary, ale troszkę dalej i troszkę więcej. Autor tego listu, kończąc wymienianie tych dzieł, tych bohaterów, których tam wymienia, Jakuba, Izaaka, Mojżesza, jak kończy wymieniać tych wszystkich bohaterów, pisze tak: a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Ktoś może zapytać, po co jest mi potrzebna taka wiara? Po co jest mi potrzebna wiara bohaterów? Czy ja muszę mieć taką wiarę? Czy nie mogę być takim spokojnym chrześcijaninem? Takim spokojnym, takim przeżyć sobie jakoś to życie? Czy mi jest potrzebna taka wiara jak Abrahama, Izaaka, Jakuba, Gedeona? Czy mi jest potrzebna taka wiara? A może ja nie chcę być bohaterem wiary? Może ja chcę przeżyć życie ciche i spokojne? Ktoś tak może powiedzieć. Ale jeśli chcesz tak powiedzieć, jeśli chcesz powiedzieć, że chcesz mieć takie spokojne i ciche życie, to musisz mieć świadomość wynikającą z tego wersetu, który mówi,
że od Twojej i mojej wiary zależy, czy inni osiągną cel, jakim jest między innymi zbawienie dusz. Od Twojej i mojej wiary zależy, czy inni osiągną. Musisz mieć świadomość, możesz nie mieć takiej wiary, możesz nie starać się o taką wiarę, ale musisz mieć świadomość, że może się okazać, że ktoś nie osiągnie. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Bóg przewidział dla Ciebie i dla mnie wielkie dzieła wiary, bo On chce, aby inni, patrząc na Twoją i moją wiarę, na Twoją i moją wiarę, osiągnęli taki sam cel wiary jak Ty. Możesz nie chcieć być bohaterem wiary, ale wybierając taką decyzję, powinieneś mieć świadomość, że Bóg miał inny plan. Bóg chce, aby każdy z nas stał się takim bohaterem. Może nie napiszą o Tobie w Biblii. Jest bardzo prawdopodobne, że nie napiszą. Ale może nie napiszą o Tobie również w gazetach. A może napiszą, nie wiem. Ale bez względu na to, czy będziesz znany, czy nie będziesz znany, Bóg chce, abyś był bohaterem wiary. Chce, abyś miał taką wiarę. Ten plan obejmuje wielkie dzieła wykonane przez Ciebie i mnie, których celem jest, aby inni, patrząc na te dzieła, mogli osiągnąć swój cel. Słowo Boże nie pozostawia nam tutaj żadnej wątpliwości. Ono mówi, przez Twoją wiarę wierzący będą inni. Przez Twoją wiarę oni będą inni. Przez Twoją wiarę i moją oni będą poznawać Boga. Przez Twoją i moją wiarę oni poznają Boga. Przez Twoją i moją wiarę inni znajdą się w niebie, dokonując Bożych dzieł w swoim życiu. A więc to jest nasze powołanie, aby taką wiarę osiągnąć. I dzisiaj chcę powiedzieć coś więcej. Chcę powiedzieć o tym, jakich dzieł wiary Bóg od Ciebie oczekuje. Jakich dzieł wiary? Bo czytaliśmy o dziełach wiary, które dokonali Ci bohaterowie. A ja chcę dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jakich dzieł Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie. On mówi, chcę, aby Twoja wiara była wielka i abyś był bohaterem, bo mam dla Ciebie przygotowane dzieła. Czy możemy dzisiaj to wiedzieć? Czy możemy poznać te dzieła? Dzisiaj. Jak ich dokonamy? Czy możemy? Możemy. W jakiejś części możemy. Może nie wszystko. Ale na pewno możemy poznać charakter tych dzieł. Może nie dowiesz się dokładnie. Może nie dowiesz się, w którym momencie wykonasz te dzieła. Ale na pewno możesz dowiedzieć się, jaki to jest charakter tych dzieł. I chciałbym o tym przeczytać w dalszej części tego 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Od wersetu 32. Kiedy autor Listu do Hebrajczyków skończył wymieniać tych bohaterów, pisze tak. I cóż jeszcze powiemy? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Tyle. Do tego miejsca chcę przeczytać. I znowu mamy tu wymienionych 12 rodzajów dzieł. Tak jak mieliśmy 12 cech wiary, tak mamy wymienione 12 różnych dzieł wiary. Które z tych dzieł Bóg przewidział dla ciebie i dla mnie? Wiecie, dobrze, że nie znamy konkretów. Bo gdybyśmy dzisiaj dowiedzieli się, mogłoby się okazać, że one by się nie wydarzyły. Dlaczego? Bo nie na wszystkie dzieła jesteśmy dzisiaj przygotowani. Nie na wszystkie. Bóg objawia nam krok po kroku. No czasem może dwa kroki. Jezus mówi, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Jeśli narodziłeś się z ducha, jesteś jak wiatr. Nie wiesz, skąd przychodzisz i dokąd idziesz. Nie wiesz, jakie rzeczy Bóg przez ciebie już dokonał. No może niektóre wiesz, ale wiele tych dzieł, które dokonałeś, zobaczysz dopiero w niebie. Tam się przekonasz. I myślę, że będziemy bardzo zdziwieni, jak zobaczymy, które z tych dzieł były ze złota, srebra i drogich kamieni. Może czasem nic nieznaczące słowo, gest. Coś, co zrobiłeś, może się okazać kamieniem milowym na drodze czyjejś wiary. Tak naprawdę zobaczymy to w niebie. Może dla ciebie to nie było dzieło. Może dla ciebie to nie było jakieś wielkie dzieło. Ale w Królestwie Bożym może się okazać, że jest to wielkie dzieło, które uczyniłeś. Nie wiesz, skąd idziesz. Nie wiesz już, co uczyniłeś dla Boga. Tak do końca. I nie wiesz, dokąd zmierzasz. Nie wiesz, w jakim kierunku będziesz dalej wiać, jako ten wiatr. I dobrze, moi kochani, że nie wiemy. Bo Bóg może to zaplanować doskonale. Może użyć nas jako narzędzia w doskonały sposób zaplanować. Ale wierzę jedno, że Bóg chce, abyśmy poznali charakter niektórych z tych dzieł. Abyśmy poznali charakter. I o tym dzisiaj chcę mówić. I pierwsze dzieło, o którym czytamy, pisze o bohaterach, którzy przez wiarę podbili królestwo. Przez wiarę podbili królestwa. Czym jest, moi drodzy, podbijanie królestwa w naszym życiu? To jest pierwsze dzieło. Dzieło podbijania królestwa. Mimo, że na świecie jest wiele państw, wiele narodów i królestw, to tak naprawdę na tym świecie są tylko dwa królestwa. Jest Boże Królestwo i jest Królestwo Diabła. Tak naprawdę są tylko te dwa. I każdy człowiek jest albo w jednym, albo w drugim królestwie. Nie możemy być w obydwu królestwach. Nie możemy. Nie można być jedną nogą w królestwie diabła, a drugą nogą w królestwie Bożym. Nie ma takiej możliwości. Jezus mówi, żaden sługa nie może dwom panom służyć. Amen? Żaden sługa. Gdyż albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie można być jednocześnie w dwóch królestwach. Możemy być tylko w jednym albo w drugim. Jeśli kto chce mieć poważanie i znaczenie w tym świecie, dla wartości tego świata, to nie może mieć znaczenia i poważania w Królestwie Bożym. Albo będziesz miał znaczenie i poważanie w tym świecie, albo będziesz miał znaczenie i poważanie w Królestwie Bożym. Nie można być jednocześnie w dwóch królestwach. Jeśli ktoś chce, aby ludzie z tego świata go szanowali i poważali, to znaczy, że oddala się od Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo wartości tego świata i królestwa tego świata są przeciwne wartościom Królestwa Bożego. Są po prostu przeciwne. Nie da się, słuchajcie, nie da się stanąć w tych dwóch królestwach dwoma nogami.
I kiedy diabeł kusił Jezusa, wziął go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział: dam ci je, bo są moje i daję je każdemu, kto chce, każdemu, komu chce. Kto daje władzę w tym świecie? Kto daje szacunek w tym świecie? Kto daje poważanie w tym świecie? Diabeł. Diabeł. Mówi: daje komu chce. Więc nie szukamy panowania w tym świecie. Nie szukamy. Nie szukaj poważania i szacunku. Bo wcześniej czy później ten szacunek i poważanie stanie w sprzeczności z szacunkiem i poważaniem w Królestwie Bożym. Wcześniej czy później szacunek i poważanie i władza staną w sprzeczności z szacunkiem i poważaniem w Królestwie Bożym. Diabeł ci nie odpuści, słuchajcie, gdy będziesz na tym świecie chciał świecić. Diabeł ci nie odpuści. On nie chce, aby twoje i moje światło było widoczne dla wielu ludzi. On nie chce. Niektórzy myślą, że chrześcijanin może być w jednym świecie i w drugim. I że kiedy będzie na szczycie sławy, to będzie świecił, tak? To będzie świecił dla tego świata Królestwem Bożym, tak? A diabeł na to pozwoli, tak? A on powie: tak, zostań królem, zostań prezydentem, świeć Bożym Królestwem, tak powie diabeł. Tak? Nie, moi kochani. Diabeł tak nie powie. On będzie chciał zgasić i przykryć korcem to światło. On nie chce, aby twoje i moje światło było widoczne dla wielu ludzi. Wiecie, znam wielu wierzących, którzy kłaniali się prezydentom i burmistrzom oraz możnym tego świata i szukali z nimi jedności. Wcześniej czy później ich drogi się rozchodziły. Ale jeśli się nie rozchodziły, to zapał dla Pana Jezusa Chrystusa w ich życiu się kończył. Jeśli się nie rozchodziły, to zapał, jaki mieli, i ogień dla Jezusa Chrystusa wcześniej czy później się kończył. Bo nikt nie może dwom Panom służyć. Możemy służyć albo Bogu, albo diabłu. Jezus powiedział do Piłata: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy biliby się, żebym nie został tobie wydany. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli kierujemy się sposobem walki, jakim walczą słudzy tego świata, to nie jest to sposób walki Bożego Królestwa. My nie kierujemy się sposobem walki, jak walczą słudzy tego świata. Jezus mówi: gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy by walczyli. A tak nie walczyli. Nie wychodzimy na ulicę i nie walczymy o sprawy królestwa metodami tego świata, słuchajcie. Nie wychodzimy. Chyba że ktoś chce być sługą tego świata i walczyć tak jak słudzy tego królestwa, tego świata. Jezus mówi: moi słudzy nie walczą tak jak słudzy tego świata. Mówi: gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym ci nie był wydany. Tak jak walczą na tym świecie. Więc nie wychodzimy na ulicę. Nie utożsamiamy się z walczącymi ludźmi tego świata i nie używamy ich metod. Ale co robimy? Jesteśmy częścią Królestwa Bożego i podbijamy ten świat. To Królestwo Diabła Bożymi metodami. Podbijamy. I pierwsze dzieło to jest: podbili Królestwa. Co to znaczy? To znaczy, że wyrywamy diabłu ludzi należących do jego Królestwa. To są pierwsze dzieła wiary. Wyrywamy. Głosimy im Ewangelię i zmniejszamy ludzi w Królestwie Diabła. Zmniejszamy liczebność ludzi w Królestwie Diabła. I to jest pierwszy rodzaj dzieł, o jakich czytamy w tych wersetach. Przez wiarę podbijamy Królestwo Diabła.
Każdy z nas został powołany do tego dzieła, moi drodzy. Ile razy głosisz dobrą nowinę, Ewangelię, mówisz ludziom o zbawieniu, głosisz Słowo Boże, ewangelizujesz, tyle razy podbijasz obce królestwo diabła w swoim życiu. Tyle razy. Ile razy ewangelizujesz, tyle razy podbijasz Jego królestwo. Przez wiarę podbili królestwa. Podbijanie królestwa diabła to wyrywanie ludzi, którzy są tam Jego niewolnikami. Jezus mówi, każdy, kto trwa w grzechach, jest niewolnikiem diabła. A więc każdy, kto nie narodził się na nowo, jest Jego sługą i niewolnikiem. I naszym powołaniem jest wyrywać tych ludzi diabłu. To jest pierwsze dzieło. Wyrywamy. Amen? Wyrywamy. Podbijamy to królestwo. Podbijamy królestwo diabła. Słuchajcie. Pierwsze dzieło. Po drugie, czytamy w wersecie 33. Zaprowadzili sprawiedliwość. Drugim dziełem, do którego zostaliśmy powołani przez Pana, jest czynienie sprawiedliwości na tym świecie. W oryginale czytamy, wypracowali sprawiedliwość. Co to znaczy wypracować sprawiedliwość? Wiecie, znam ludzi, którzy pomylili sprawiedliwość Bożą ze sprawiedliwością ludzką. I zamiast wypracowywać sprawiedliwość Bożą na ziemi, wypracowują sprawiedliwość tego świata. Jaka jest różnica? Wypracować sprawiedliwość to nie znaczy zmusić ludzi do tego, aby myśleli tak jak my. Jeszcze raz powiem. Wypracować sprawiedliwość to nie znaczy wszelkimi sposobami zmusić ludzi do tego, aby myśleli tak jak my. To nie znaczy, że trzeba pokazywać ludziom Boże przykazania i mówić, jak mają postępować. Jak będziesz pokazywał ludziom przykazania Boże i mówić im, jak mają postępować według tych przykazań, to będziesz ich wpędzał w religijność. To będziesz im zakładał jarzmo, które nasi ojcowie nie potrafili unieść. Wiecie, będziesz sędzią, który będzie mówił, to jest dobre, to jest złe. I będziesz żądał od nich przestrzegania przykazań, a to jest niemożliwe, słuchajcie. Bo nie narodzili się na nowo, amen? Nie narodzili się na nowo. To jest tak, jakby kazać krowie, żeby latała. To jest dokładnie to samo. Czy krowa może latać? Tylko raz. Słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby ludziom z tego świata nakazać przestrzegać przykazania. Bez nowych narodzin, słuchajcie. Owszem, oni mogą to spróbować. Wpadną w religijność. Rozumiecie, prawda? Nie ma takiej możliwości. I wielu ludzi, wierzących ludzi, myśli, że zaprowadzić sprawiedliwość to właśnie o to chodzi. Pokazać ludziom, co jest dobre, a co złe. Słuchajcie, my mamy pokazać ludziom dobrą nowinę. Oni się mają narodzić na nowo, a nie wtłoczyć w nich 613 przepisów i przykazań. Nie ma takiej możliwości, słuchajcie. Jak ja słucham wypowiedzi nieraz ludzi, gdzieś tam w mediach, ludzi wierzących, mówiących, że są wierzący, myślę, no jak? Jakim sposobem chcesz zmusić ludzi z tego świata do przestrzegania przykazań? Co, w więzieniach i będziesz zamykać? Wiecie, niektórzy tak chcą zamknąć w więzieniach. To nie o to chodzi, żeby zaprowadzić sprawiedliwość. To nie o takie dzieła chodzi. My nie mamy być sędziami mówiącymi ludziom, to jest dobre, to jest złe. Bo oni nie są w stanie latać. Krowa nie poleci, słuchajcie. Osioł też nie. Nie ma takiej możliwości. Tymczasem ja słyszę,
że tak niektórzy mówią. Mówią, to jest właściwe, to jest niewłaściwe. To dobrze zrobiłeś, to źle zrobiłeś. Czy my mamy stawać się takimi sędziami i prokuratorami? No nie. My jesteśmy powołani do tego, żeby wypracowywać sprawiedliwość. Jakub pisze, jeden jest prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. A ty sam zaś kim jesteś, osądzasz bliźniego? Wiecie, jeśli ktoś osądza bliźniego, to Jakub pyta, kim jesteś? Bo ja znam jednego sędziego, bo ja znam jednego prawodawcę i jednego sędziego, a ty chcesz być prawodawcą i chcesz być sędzią? I mówić ludziom, co jest dobre, co jest złe? O to chodzi w wypracowywaniu sprawiedliwości? Nie. Dokładnie. O to chodzi, co czytamy. To my mamy wypracowywać sprawiedliwość, a nie kto inny. To po naszej stronie jest praca, a nie gadanie, co kto powinien zrobić. To my mamy wypracowywać i czynić sprawiedliwość, a nie mówić innym, jak mają ją w życiu wypracować. Tu nacisk jest na nas i na naszą pracę, a nie na innych. Tu jest napisane, wypracowali sprawiedliwość. W dosłownym tłumaczeniu, a nie wypowiedzieli sprawiedliwe sądy. Aby inni pracowali. Zaprowadzić sprawiedliwość. W oryginale pisze wypracować ją. I tu zmienia się nasza perspektywa, naszego pojmowania zaprowadzania sprawiedliwości na tym świecie. Praca jest po naszej stronie. Nie jesteśmy sędziami oceniającymi innych ludzi. Nie możemy ich osądzać i potępiać. Ale przez nasze czyny sprawiedliwości wypracowujemy Bożą sprawiedliwość. Przez nasze czyny, moi drodzy. Nie przez słowa, ale przez czyny. Zaprowadzamy sprawiedliwość. To jest drugi charakter dzieła. Zaprowadzamy sprawiedliwość przez nasze czyny. Tak więc kolejne dzieła wiary to dzieła naszych czynów sprawiedliwości na tym świecie. Co to znaczy? To są czyny przebaczenia. To są czyny błogosławieństwa innych. To są czyny pomocy wzajemnej. To są czyny usprawiedliwiania innych, gdy prowadzimy ich w modlitwie. To są czyny miłosierdzia i łaskawości. To są czyny miłości. To są czyny dobroci i poświęcenia się dla innych. O tym tutaj jest napisane w liście do Hebrajczyków. Zaprowadzili sprawiedliwość. Wypracowali. A nie osądzali, a nie nakazywali innym pracować. Tak wygląda drugi charakter dzieł, wielkich dzieł wiary. Trzecie kolejne dzieło wiary. Czytamy, otrzymali obietnicę. Czym jest dzieło otrzymania obietnicy? Czym jest to dzieło? W oryginale przeczytamy, osiągnęli obietnicę. A więc nie tylko otrzymali, ale i osiągnęli. Czym jest to dzieło? Jak wygląda dzieło wiary, w którym osiągamy obietnicę? To dzieło, słuchajcie, jest niesamowitym dziełem. Muszę wam powiedzieć, że to dzieło jest niesamowitym dziełem. W 6 rozdziale tego listu autor listu do Hebrajczyków mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość do zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zobaczcie, tu jest o tym mowa. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Abyście nie stali się tępi, pisze autor listu do Hebrajczyków, ale abyście naśladowali bohaterów wiary, którzy dostają w udziale obietnicę. Aby otrzymać obietnicę, aby to dzieło stało się naszym udziałem, aby otrzymać obietnicę od Boga, obietnicę dotyczącą zbawienia kogoś, uwolnienia, uzdrowienia, wyposażenia czy zwycięstwa, potrzebujemy modlić się z wiarą. I to jest pierwszy krok. Modlimy się.
Pierwszy krok do wykonania tego dzieła. Otrzymania obietnicy. A więc po pierwsze modlimy się. Drugi krok zaczyna się wtedy, kiedy już mamy obietnicę. W tym kroku potrzebujemy wiary połączonej z cierpliwością, gdyż czasem mija wiele dni, tygodni, miesięcy i lat, zanim obietnica się wypełni. A więc drugi krok i trzeci krok to chwila, gdy już otrzymujemy to, co Bóg obiecał. To chwila, gdy osiągamy obietnicę, dziedziczymy ją i możemy z niej korzystać. O takim dziele wiary tutaj jest mowa. A więc po pierwsze, otrzymali obietnicę. Otrzymali, to nie tylko, że ją otrzymali. W dosłownym tłumaczeniu tu pisze: że oni osiągnęli ją. Osiągnęli tą obietnicę. A więc co zrobili? Modlili się, usłyszeli słowa obietnicy, trwali w cierpliwości i wierze i ją otrzymali, zaczęli z niej korzystać. To o takich bohaterach wiary tu jest mowa. To dzieło osiąga się przez wytrwałość i cierpliwość w wierze. Wiecie, każdy z nas jest przeznaczony do takich dzieł. To od nas zależy, o co będziemy walczyć, słuchajcie. Bardzo często od nas. Może zobaczyłeś, jak to w praktyce wygląda. Może zobaczyłeś sąsiada. Zobaczyłeś, jaki jest nieszczęśliwy. I pomyślałeś, będę modlił się o niego, żeby został zbawiony. I co robisz? Modlisz się. Modlisz się dzień, drugi dzień, tydzień, miesiąc, pół roku, aż w końcu otrzymujesz słowo Rema, że on będzie zbawiony. Że on będzie zbawiony i cały jego dom. I co robisz? Trwasz w tej obietnicy. Wytrwałość, cierpliwość. Trwasz. Nie zostawiasz go. I przychodzi moment, kiedy sąsiad twój powierza swoje życie Bogu. Właśnie dokonałeś dzieła otrzymania obietnicy. To o takich bohaterach wiary tu jest mowa. To są dzieła bohaterów wiary. I o czwartym dziele czytamy: zamknęli paszczę lwom. Zamknęli paszczę lwom. Co to za dzieło? W dosłownym tłumaczeniu przeczytałem: pohamowali i zatrzymali usta lwów. Usta lwów to usta, które niosą śmierć i zniszczenie, tak? Usta lwów to usta, które niosą chorobę, przekleństwo i złorzeczenie. Pohamowali i zatrzymali usta lwów. Usta lwów to usta, które niosą, mówią słowa wyniosłe i pyszne. O jakich ustach jest tu mowa, moi kochani? O czyich ustach jest tu mowa? Może to jest lepsze pytanie. O czyich ustach? Co to za dzieło wiary? Pohamować i zatrzymać usta lwów. Salomon pisze: śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Jakub pisze: skądże spory i walki między wami, czy nie pochodzą z namiętności waszych? I dalej mówi: język jest ogniem, jest swoistym światem nieprawości, kala całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. O czyich ustach jest tu mowa? Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i płazów i gadów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Wiele razy czytałem słowo: zamknęli paszczę lwom.
Kiedy czytałem ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, czytałem, zamknęli paszczę lwom. I wiecie, co ja sobie wyobrażałem? Ja sobie wyobrażałem ludzi wierzących, którzy wychodzą na areny i poprzez swoją wiarę zamykają paszczę lwom. Mieliście takie myśli? Albo przypominałem sobie Daniela, kiedy został wrzucony do lwiej jamy i wtedy rzeczywiście zamknęły się paszcze lwów, tak? Myślałem, że to tylko o to chodzi. Myślałem również, że dotyczyć to może złych ludzi, którzy mówią z inspiracji diabła. Że my możemy zamknąć paszczę lwów, czyli złych ludzi. Ale dzisiaj, moi kochani, jestem przekonany, że chodzi tu również, a może przede wszystkim o nasze usta, które mogą wypowiadać diabelskie rzeczy. Zwróciłem uwagę na słowo, które mówi pohamowali i zatrzymali usta. Gdyby tu chodziło o diabła, to czy możemy zahamować jego słowa? Czasem możemy mu rozkazać, żeby nie mówił. Czasem tak, gdy wypędzamy demony i nakazujemy im milczeć. Ale o wiele częściej niż bezpośrednio diabeł chce przemawiać przez nasze usta. To one mogą wypowiadać słowa przekleństwa, buntu, nieposłuszeństwa, biadolenia, narzekania. To przez nasze usta diabeł chce innych potępiać, osądzać i krytykować. I to te usta możemy pohamować i zatrzymać. Zamknęli paszczę lwom. Jezus zwrócił się do Piotra, mówiąc: idź precz, szatanie. Bo doskonale wiedział, że diabeł przemawia jego ustami. Pohamować i zatrzymać paszczę lwów to powstrzymać swoje usta od narzekania, osądzania, przeklinania i wszelkich złych słów, które niosą śmierć i zniszczenie. To jest dzieło wiary. Nie tylko wtedy, kiedy cię wrzucą do lwiej jamy. Wtedy czytamy, to Bóg zamknął paszczę tym lwom, tak? I Daniel był bezpieczny. Nie tylko wtedy. Zahamować paszczę lwa to powstrzymać swój język od mowy zdradliwej i ujarzmić język pełen krnobrnego zła i śmiercionośnego jadu. Jak się wam to podoba? Jak się wam podoba takie znaczenie tego słowa? Zahamować. Wierzę, że się wam podoba. Bo mówiono o kolejnym dziele wiary, które Bóg dla nas przygotował. Wiecie, to dzieło nie jest do osiągnięcia tylko przez niektórych, przez tych, których wrzucą do lwiej jamy. To dzieło jest do osiągnięcia przez każdego z nas. Ktoś, kto ujarzmia język, jest mężem doskonałym, czytamy, które i całe ciało może utrzymać na wodzy. Ktoś, kto ujarzmia język, jest doskonałym bohaterem wiary i to jest kolejne jego dzieło. Powiedziałem o 4 dziełach. Zostało jeszcze 8. Nie powiem o nich dzisiaj, bo musiałbym powiedzieć drugie kazanie. Ale będę je kontynuował, bo wierzę, że Bóg położył mi to słowo na sercu. Dzisiaj powiedziałem o 4 dziełach wiary. Po pierwsze, o dziele podbijania królestwa diabła. Są tylko 2 królestwa, moi kochani. Nasze królestwo nie jest z tego świata. Jako słudzy innego królestwa nie walczymy metodami tego świata. Nie mieszamy się z wartościami tego świata i nie szukamy poklasku w tym świecie. Naszym zadaniem jest wyrywać ludzi z tego królestwa, z królestwa diabła na tym świecie. To jest dzieło podbijania królestwa. Drugie dzieło to dzieło wypracowywania sprawiedliwości. Nie polega ono na mówieniu innym, co mają robić, jak mają postępować,
ale na samodzielnym wypracowywaniu sprawiedliwych czynów Królestwa Bożego. Na wypracowywaniu czynów przebaczenia, błogosławieństwa, pomocy wzajemnej, usprawiedliwiania innych i prowadzenia ich w modlitwie. To czyny miłosierdzia i łaskawości, to czyny miłości, dobroci i poświęcenia. Trzecie dzieło to dzieło otrzymywania obietnic. Aby te dzieła osiągnąć, potrzebujemy najpierw się modlić, wołać do Pana, czekać, aż przyjdzie obietnica, następnie trwać w tej obietnicy, wytrwałość, cierpliwość i wtedy dziedziczymy obietnicę. Otrzymujemy ją. To jest trzecie dzieło. I czwarte dzieło to dzieło zamykania i pohamowania paszczy lwa. Zamykamy paszczę lwa, gdy nasze usta błogosławią. Wyhamowujemy paszczę lwa, gdy powstrzymujemy się od złych słów. Wiecie, ile razy się wam zdarzyło wyhamować, tak? Co zrobiliście? Dokonaliście dzieła. Bożego dzieła. Już, prawie już było słowo na końcu języka i nagle ugryzłem się w język. Bo wyhamowałem. Amen? Wyhamowałem. Wyhamowałem paszczę lwa. Zaczaskujemy paszczę lwa, gdy jesteśmy w stanie powstrzymać swój język od mowy zdradliwej i ujarzmić swój język pełen krnąbrnego zła i śmiercionośnego jadu. To jest bardzo konkretne dzieło wiary, moi kochani. I chcę teraz się modlić, moi drodzy. Chcę się modlić teraz o to, aby Pan wykonywał w nas te dzieła. Wierzę, że chcecie je wykonywać. Amen? Dlatego powstańcie teraz. Powstańcie do modlitwy. Wierzę, że to jest słowo dla każdego z nas. Na dzień dzisiejszy. Zostało jeszcze 8 dzieł. Ale już te 4, słuchajcie. Już te 4 możemy, o te 4 już możemy się modlić. Możemy się modlić i wołać. Panie, my chcemy te dzieła. My chcemy te dzieła czynić. My chcemy mieć udział w tych dziełach. W dziełach bohaterów wiary. Amen? Amen. Halleluja, Panie. Halleluja, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo. Dziękujemy Ci za to słowo, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas do dzieł wiary, do dzieł bohaterstwa. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas do tych dzieł, Panie. I dzisiaj, Panie, objawiasz. I dzisiaj pokazujesz nam te dzieła. I dzisiaj pokazujesz nam, Panie, jak być bohaterem wiary, Panie. I dzisiaj pokazujesz nam, Panie. Dlatego my dzisiaj wołamy, abyś to słowo zapieczętował teraz w naszym sercu. Panie, abyś zapieczętował, Panie, aby ono stało się jak pieczęć na naszym sercu, Panie. Abyśmy, Panie, mogli wykonywać dzieła. Abyśmy podbijali królestwo diabła. Panie, do tego jesteśmy powołani. By podbijać królestwo diabła. By wyrywać ludzi. By wyrywać ludzi, którzy są uwikłani. Którzy są tam niewolnikami, Panie. By wyprowadzić jeńców na wolność. By wyprowadzić ślepych, Panie. By wyprowadzić tych, którzy są w zamknięciu, Panie. Chcemy podbijać to królestwo Boże. Chcemy podbijać, Panie, królestwo diabła. To dzieło, Panie, to dzieło jest naszym zadaniem. Chcemy to robić, Panie. Po drugie, chcemy być tymi, którzy wypracowują sprawiedliwość. Nie głoszą, Panie Boże, sąd, ani głoszą, Panie, przykazania, ale Panie, wypracowują. Wypracowują sprawiedliwość, Panie. My chcemy głosić tylko Ewangelię, Panie, a nie 613 przepisów i przykazań, Panie. Chcemy głosić, Panie Boże, Ewangelię i chcemy wypracowywać sprawiedliwość. Chcemy czynić, Panie, błogosławieństwo, pomoc wzajemną, czyny miłosierdzia i łaskawości, czyny poświęcenia i miłości, Panie. To jest to, co chcemy robić, Panie. I trzecie dzieło, Panie, chcemy osiągać, otrzymywać i, Panie, dziedziczyć obietnice. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym,
którzy powołał nas, Panie, do tego, który powołał nas do tego, abyśmy dziedziczyli obietnice, Panie. My chcemy je dziedziczyć. To jest kolejne dzieło, które chcemy wykonać. To jest kolejne dzieło, które chcemy osiągnąć. To jest kolejne dzieło, Panie, które jest naszym udziałem, Panie. Chcemy się modlić. Chcemy zdobywać obietnice. A kiedy już je zdobędziemy, Panie, daj nam cierpliwość i łaskę, Panie, abyśmy wytrwali w tej obietnicy i abyśmy, Panie, odziedziczyli ją. I po czwarte, Panie, tak bardzo Cię prosimy o to czwarte dzieło, Panie, aby nasz język, Panie, był doskonały, Panie. Abyśmy zamknęli paszczę lwa. Abyśmy zamknęli paszczę. Abyśmy wyhamowali, Boże, wyhamowali nasze usta w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie. Panie, nawet w ostatniej chwili, abyśmy wyhamowali. To jest kolejne dzieło wiary, które chcemy osiągać. To jest kolejne dzieło wiary. Nie chcemy czekać, aż wrzucą nas do jamy z lwów, z lwami. Ale chcemy, Panie, wcześniej zamykać te paszcze. Wcześniej zamykać, Panie. I wyhamować. I mówić słowa błogosławieństwa. I mówić słowa życia. I mówić słowa, które będą dawać życie i leczyć innych ludzi. Tak, Panie, tak o to Cię prosimy, bo Ty jesteś tym, który dzisiaj dał, Panie, to słowo i położył nam na sercu. I niech się, Panie, i niech się spełni. I, Panie, przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje do naszego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.